Cześć. W tym kursie opowiem Ci o Unreal Engine. Czym jest tak naprawdę Unreal Engine? Jest to silnik stosowany i opracowany przez Epic Games. Jest używany w wielu nowoczesnych grach AAA, takich jak Battle Royale firmy Epic, Fortnite czy Rocket League. Pozwala także na rozwój na wielu platformach, od PC po konsolę nowej generacji czy też Nintendo. Bardziej doświadczeni programiści mogą używać języka C++ do tworzenia własnych skryptów. Uruchamianych w silniku gry. Mamy również możliwość korzystania z wizualnego skryptowania blueprints. W tym kursie przedstawię to, w jaki sposób możemy zainstalować nasz silnik Unreal Engine 5, skonfigurować go. Następnie przejdziemy do interfejsu. Opowiem Ci o viewport, outliner, zakładce details, content browser, toolbar, o modes. W kolejnym rozdziale przybliżę Ci podstawy blueprints, to w jaki sposób Możemy wykorzystywać kod do szybkiej iteracji rozgrywki, opowiem Ci o PON oraz to, jak możemy stworzyć swój własny system sterowania, system statystyk oraz interfejs. Znajdziemy tam ciekawe zastosowanie dostępnych narzędzi, które pozwolą nam na zwizualizowanie naszych statystyk oraz poprawną ich implementację. Stworzymy również możliwość obrażeń oraz ich wizualnych przedstawień w naszym interfejsie użytkownika, którego stworzymy od zera. Przejdziemy potem do zaawansowanych mechanik. Stworzymy system regeneracji, system zmiany kamer, tak abyśmy mogli swobodnie przełączać pomiędzy pierwszą a trzecią osobą. Kolejno stworzymy również zalążek gameplay. Dodamy widget, gdy jest game over, gdy zdobywamy punkty oraz inne poziomy. Stworzymy przy tym również AI, który będzie nas atakować. Dodamy również Spawner oraz gradualność tego spawnera. Przybliżyć Ci również koncepcję wykorzystywania C. Następnie przejdziemy do innych narzędzi, takich jak wykorzystywanie Game Instance, tworzenie własnego systemu Save, ale i nowych narzędzi, które są dostępne w Unreal Engine 5. Znajdziemy tu oczywiście Metasounds, Nanite, Lumen czy World Partition. Projekt zostanie dołączony do kursu. Będziesz mógł podejrzeć, pliki źródłowe. W ostatnim odcinku przejdziemy do jego podsumowania, gdzie przybliżę Ci również jak możesz zbudować swój projekt wykorzystując dostępne ustawienia pakowania w Unlink Engine. Bez przeciągania przejdziemy teraz do ściągnięcia i opowiem Ci bardziej szczegółowo o narzędziach Aline Engine w następnym materiale. Czyli co robimy teraz to klikamy Download ten oto niebieski przycisk i wybieramy stąd licencję. Są dwie licencje Publishing oraz Creators. Widzimy, że przy dwóch są dostępne oczywiście funkcje Alien Engine, czy też biblioteka mega skanów tworzonych metodą fotogrametrii, ale też materiały edukacyjne i także wsparcie społeczności. Widzimy, że przy Creator, gdzie mamy zero tutaj royalties, nie możemy użyć tego do naszych gier choćby. Tutaj mamy 5%, ale tylko jeśli przekroczymy milion dolarów. Czyli nasza gra, jeśli nie zarobi na siebie, czyli nie przekroczy milion dolarów, no to wtedy nie płacimy nic. Jeśli jednak przekroczymy ten pułap, no musimy opłacić 5% royalty. Stąd mam również inne funkcjonalności, jak na przykład zasoby edukacyjne. Widzimy, że stąd jest już instalowane. W międzyczasie warto również założyć konto. Tutaj mamy parę możliwości logowania. Od Epic Games, Facebook, Google, Xbox Live, PlayStation Network, Nintendo Account, Sign in with Steam czy logowanie przez Apple. Ja wybiorę Epic Games. Jeśli nie masz konta, klikasz po prostu Sign up i wybierasz oczywiście hasła i metody logowania. Czyli klikam email, stąd podaję po prostu jakąś datę urodzenia. No i logujemy się. Ja już oczywiście mam konto, więc pozwól, że podam swoje dane uwierzytelniające i się zaloguję. Ty wprowadź swoje. Zapamiętaj o bezpiecznym haśle. W tym materiale pobraliśmy nasz Anin Engine. W następnym już przejdziemy do launchera Epic Games i pokażę Ci w jaki sposób możemy korzystać z niego i tworzyć projekty wykorzystując do tego silnik Anin Engine.